Roberto Firmino nie przedłuży umowy z Liverpoolem. Piłkarz, który przyszedł z Hoffenheim w 2015 roku na Anfield, stwierdził, że poszuka sobie szczęścia gdzie indziej. Dlaczego to jest taka ważna informacja? Ano dlatego, że kończy się pewna era w Liverpoolu. Kończy się ta stara gwardia z niesamowitego tercetu. Fab Three, jak nazwano kiedyś to trio, Mohamed Salah, Roberto Firmino i Sadio Mane, zostanie już tylko ten pierwszy, bo przecież Egipcjanin podpisał w ubiegłym roku nowy kontrakt, a na dodatek stał się najlepiej opłacanym piłkarzem w historii The Reds. Ale przypadek Firmino jest inny, bo Mohamed Salah wciąż regularnie gra. Nawet niebo w Warszawie rozpłakało się nad tą informacją. Jurgen Klopp powiedział kiedyś o Roberto Firmino takie bardzo ładne zdanie, że to jest człowiek, który w naszej orkiestrze gra na 12 instrumentach. Chodziło oczywiście o pewien rodzaj mobilności, kreatywności, oczywiście też umiejętności technicznych, niesamowitej szybkości, pracy dla zespołu, bo to jest mnóstwo asyst, a do tego oczywiście także bramkostrzelności. Ten sezon dla Firmino jest jednak inny, podobnie jak poprzedni. Ten poprzedni był najgorszym, jeśli chodzi o liczby, bo to było tylko 10 meczów w wyjściowej jedenastce, do tego tylko 5 goli. Tak źle z Roberto Firmino w Liverpoolu jeszcze nie było. W tym sezonie była kontuzja łydki, która sprawiła, że gdzieś poszatkowane są te występy Roberto Firmino. Było mnóstwo meczów, w których wchodził tylko z ławki rezerwowych albo po prostu nie mógł w nich grać, bo miał przerwę spowodowaną urazem. I dlatego te liczby nie wyglądają najgorzej, bo to jest 7 goli, to są 3 asysty. Wynika z tego, że Roberto Firmino co 100 minut notuje asystę albo zdobywa bramkę. W ostatnich tygodniach Roberto Firmino pełnił wyłącznie rolę rezerwowego. Pamiętamy taki mecz przeciwko Southampton jeszcze w listopadzie, wygrany. On wtedy zagrał po raz ostatni w wyjściowym składzie, strzelił nawet gola, ale później przyplątała się właśnie kontuzja łydki, o której wspomniałem. Ale ta rola rezerwowego całkiem nieźle też Firmino wychodzi w Liverpoolu, bo to jest aż 13 bramek w roli takiego jokera Jurgena Kloppa. Kiedyś to było nie do pomyślenia, od Roberto Firmino to w ogóle Jurgen Klopp zaczynał wystawianie wyjściowej jedenastki. Jest taki rekord Liverpoolu należący do Davida Fairclougha, 18 goli w roli właśnie zmiennika. Kto wie, być może jeszcze Roberto Firmino ten rekord dogoni, bo trochę meczów do końca tego sezonu zostało. Roberto Firmino widział oczywiście, co się dzieje w ostatnich dwóch sezonach w Liverpoolu, zwłaszcza jeśli chodzi o pewnego rodzaju przemianę formacji ofensywnej. Przyszli nowi piłkarze, m.in. Luis Diaz, także Diogo Jota, ostatnio Cody Gakpo, a jeszcze przed nim Darwin Nunez. Odszedł Sadio Mane do Bayernu Monachium, zatem widać było, że z tego tercetu ofensywnego tylko Mohamed Salah będzie mógł ciągle liczyć na względy u Jurgena Kloppa. Trudno zresztą by było inaczej. To ikoniczna postać dla Liverpoolu w ostatnich latach z całej kadencji Jurgena Kloppa. A Roberto Firmino uznał, że jest zbyt młody, bo ma dopiero 31 lat, żeby odcinać kupony i oglądać mecze z poziomu ławki rezerwowych na Anfield. Dlaczego Roberto Firmino jest GOAT-em? Myślę, że nie tylko dla mnie, ale także dla wielu kibiców Liverpoolu. Liczby, myślę, że tutaj przemawiają najlepiej, odpowiadają na to pytanie. 107 bramek, do tego 70 asyst. Jurgen Klopp powiedział kiedyś o Roberto Firmino, że to jest silnik jego zespołu. O co chodzi w tej wypowiedzi? Ano o to, że jeśli chcesz grać gegenpressing, to musisz mieć z przodu takiego zawodnika, który zaczyna naciskać jako pierwszy. Roberto Firmino zawsze potrafił to robić znakomicie. Czasami mówi się o piłkarzach ofensywnych, którzy nie strzelają zbyt dużo goli, defensywny napastnik, taki, który trochę pobiega z przodu, który trochę poprzeszkadza, który stara się odbierać piłkę i nawet nieźle mu to wychodzi, ale co z tego, skoro nie ma tutaj efektów w postaci liczb. Roberto Firmino takim piłkarzem nie był. Myślę, że to zawodnik, który idealnie w głowie Kloppa wypełniał rolę fałszywej dziewiątki, na którą zresztą Klopp go przestawił, bo warto przypomnieć, że kiedy jeszcze trenerem zespołu z Anfield był Brendan Rodgers, to Roberto Firmino pojawiał się na lewym skrzydle. Zresztą kiedy przychodził Jurgen Klopp z Borussii Dortmund do Liverpoolu, to powiedział takie zdanie, że jedna z rzeczy, które są dla niego najmilszą niespodzianką, tą rzeczą jest, tym faktem jest ściągnięcie Roberto Firmino, bo to zawodnik skrojony wręcz pod jego strategię, pod jego taktykę. I to w kolejnych latach jak najbardziej się potwierdziło. Z całą pewnością ten poprzedni, dużo słabszy sezon, jeśli chodzi o liczby, sprawił, że
Roberto Firmino ostatecznie nie pojechał na Mundial do Kataru. To był wielki zawód dla samego Firmino, ale też dla wielu dziennikarzy i kibiców z Brazylii, którzy twierdzili, że selekcjoner Chicha popełnia błąd. Wiemy, jak wygląda sytuacja w Brazylii, jaki jest przekrój talentów, jaka jest skala, jaka jest kopalnia tych piłkarzy, którzy mogą kadrę zbawić, którzy grają w bardzo dobrych europejskich klubach i wielokrotnie jakieś duże nazwisko nie jechało na duży turniej, co było zawsze w kraju kawy przedmiotem ogólnonarodowej debaty. Kiedy Roberto Firmino przychodził z Hoffenheim do Liverpoolu, był uznanym, renomowanym w Niemczech na pewno z takim certyfikatem jakości piłkarzem, na którego kibice Liverpoolu mogli liczyć w kolejnych latach. Ale to, co się stało później, myślę, że przerosło wszelkie oczekiwania Roberto Firmino, a także Jurgena Kloppa, bo choć Jurgen Klopp dzisiaj ma świadomość upływającego czasu i tego, że już pewnych rzeczy nie da się odtworzyć, pewnych rzeczy, które zadziały się kilka lat temu, to ma też świadomość, że razem z Roberto Firmino zdobyli bardzo ważne trofea. Wygrali klubowe Mistrzostwo Świata, odzyskali tytuł mistrzowski dla Liverpoolu po 30 latach, zdobyli przecież Puchar Europy, czyli wygrali Ligę Mistrzów, zdobyli Super Puchar Europy i Puchar Anglii, który akurat na Wyspach jest bardzo cenionym trofeum. Nic dziwnego, że Jurgen Klopp już w styczniu tego roku powiedział, że chciałby, żeby Roberto Firmino został na Anfield, ale pojawiły się takie głosy, że piłkarz chciałby, a właściwie jego agent, chciałby, żeby to był długi kontrakt, co przy tym wieku władzom Liverpoolu nie do końca się miało spodobać. Być może agent Firmino zapatrzył się na długoletnie kontrakty podpisywane w Chelsea, ale rzecz jasna z piłkarzami dużo, dużo młodszymi niż Roberto Firmino. Roberto Firmino na zawsze pozostanie w pamięci kibiców Liverpoolu jako ta niezwykle pozytywna jednostka, jako piłkarz, który przebił barierę 300 występów w koszulce The Reds, jako piłkarz, który zagrał we wszystkich meczach tego mistrzowskiego sezonu, był jednym z fundamentalnych piłkarzy w osiągnięciu tego niesamowitego dla społeczności liverpoolskiej sukcesu. Jako tego, który zdobywał ważne bramki, między innymi strzelił przecież gola w finale klubowych Mistrzostw Świata. Kiedy odchodzą tacy piłkarze jak Roberto Firmino, zmieniają barwy klubowe albo zapowiadają pożegnanie z klubem, to kibice zawsze mogą mieć mieszane odczucia. Myślę, że podobnie było w przypadku Sadio Mané. To wszystko jest oparte na sentymencie. Wymiana pokoleniowa jest bardzo potrzebna, bo piłka idzie mocno do przodu. Jurgen Klopp zdaje sobie z tego sprawę. Problem polega na tym, że w Liverpoolu nie wygląda to zbyt dobrze, jeśli chodzi o wyniki, bo ten sezon jest naprawdę słaby i w rozgrywkach ligowych The Reds, no, śmiało możemy użyć takiego sformułowania, dołują, cieniują i Roberto Firmino raczej nie byłby w stanie okazać się zbawcą, bo to już raczej piłkarz traktowany jako ten ze starej gwardii. Natomiast myślę, że tutaj gdzieś w serduszkach fanów The Reds on zawsze będzie zajmował szczególne, wyjątkowe miejsce. Sukces, który odniósł Jurgen Klopp z Liverpoolem, w dużej mierze opierał się na takich ludziach jak Roberto Firmino. Ludziach idealnie dopasowanych do swoich pozycji, do całego systemu taktycznego, jaki preferuje od wielu, wielu lat Niemiec. Systemu taktycznego, który ostatnio jest trochę krytykowany, bo wszyscy mówią, już Liga się nauczyła, Europa się nauczyła, Liverpool nie jest tak groźny jak kiedyś. Tam wszystko działało perfekcyjnie, bo Roberto Firmino potrafił zrobić zastawkę, potrafił strzelić niekonwencjonalną bramkę jakiejś przepięknej urody. Przecież te jego no-look goals to coś fenomenalnego. Oczywiście tworzył przestrzeń dla innych piłkarzy, potrafił zagrać prostopadłą piłkę, potrafił strzelić gola głową. Miał u swojego boku bardzo szybkiego i bardzo silnego Sadio Mané. Miał u swojego boku Mohameda Salaha, który no w szczycie formy był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Zresztą o Roberto Firmino tak powiedział Thierry Henry. W tym piku Roberto Firmino był jednym z najbardziej wszechstronnych zawodników grających na tej pozycji nie tylko w Premier League, ale na całym świecie. Były oczywiście te niesamowite wahadła w postaci Robertsona i Trenta Alexandra-Arnolda. Cały ten zespół był niezwykle kompaktowy, współpracował ze sobą niemal perfekcyjnie. Dzisiaj widać, jak strasznie trudno jest dokonać takiej wymiany pokoleniowej, takiej wymiany krwi w zespole, żeby on funkcjonował na starych zasadach. Myślę, że to jest jeden z najtrudniejszych problemów dla fanów Liverpoolu, by ten nowy Liverpool przyjąć i by uzbroić się w cierpliwość, poczekać,
aż Jurgen Klopp zbuduje zespół na miarę tamtej drużyny. Jak znakomicie radził sobie Roberto Firmino na swojej pozycji, niech najlepiej świadczy fakt, że piłkarz tak utalentowany jak Jorginho Wijnaldum powiedział kiedyś: musiałem zagrać na pozycji Roberto Firmino w jednym ze spotkań. Okazało się, że tam jest prawdziwe pole bitwy, tam nie jest łatwo, tam do każdej piłki wszyscy ruszają jak do pożaru i naprawdę po tym meczu byłem niezwykle zmęczony i poobijany. Jestem pełen podziwu dla Roberto Firmino, że on w każdym spotkaniu tak dzielnie to znosi. Jamie Carragher ostatnio powiedział, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla obu stron i myślę, że warto się tutaj zgodzić z byłym obrońcą Liverpoolu, a to dlatego, że przychodzi taki moment, w którym piłkarz musi poszukać sobie nowego wyzwania, w którym też musi uznać to futbolowe przemijanie, w którym musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeszcze chciałby się pokazać jakiejś publiczności w innym być może zakątku Europy, niekoniecznie w Anglii. Rzucić samemu sobie wyzwanie, troszkę się zmotywować, bo myślę, że to jest taki wiek, w którym jeszcze Roberto Firmino na pewno nie powinien składać broni, siąść na ławce rezerwowych i być tym faktem, być z tego faktu zadowolonym. Myślę, że w kilku meczach, w których Roberto Firmino w obecnym sezonie pojawił się na placu gry, dało się też usłyszeć ze strony kibiców Liverpoolu taki głos, że to jest piłkarz, który wciąż nam może dużo dać. To jest piłkarz, który wciąż może wręcz zawstydzić niektórych graczy ofensywnych, pokazać im tę swoją jakość, to niesamowite doświadczenie. Bo Premier League to oczywiście najbardziej wymagająca liga na świecie i Roberto Firmino znakomicie się w niej odnalazł. Takich zawodników jak Roberto Firmino czy Sadio Mane, który wcześniej przeniósł się do Bayernu, też wiele osób było tym faktem zaskoczonych, nie da się zastąpić z dnia na dzień. Myślę, że ci chłopcy, ci nowi, cały ten zaciąg Jurgena Kloppa, jak wspomniany Gakpo czy Darwin Nunes, oni oglądając sobie akcje słynnego tercetu Salah, Mane, Firmino, mogą się dużo nauczyć, ale mogą się też sfrustrować, bo te akcje naprawdę niekiedy były koncertowe i myślę, że Liverpool stworzył taką ofensywną kulturę gry w piłkę, w której zakochał się cały świat, że nawet rywale szanowali to, co The Reds robili z przodu. Pierwszy materiał, który pojawił się na kanale Kick-Off, nosił zresztą tytuł "Za co warto pokochać Liverpool". I nie mówiłem tego z perspektywy kibica Liverpoolu, bo nim nie jestem, ale byłem człowiekiem absolutnie zauroczonym tym, czego Jurgen Klopp dokonał ze swoimi piłkarzami. Tą niesamowitą intensywnością gry, tym parciem takim po jak największy wynik, szukaniem trzeciego gola, kiedy ma się dwa, i szukaniem czwartego, kiedy ma się trzy. Dlatego też tym młodym chłopakom będzie niezwykle trudno zbudować taki Liverpool, jaki był zbudowany przed kilkoma laty. A kibice będą zawsze pamiętać. I myślę, że ta charakterystyczna piosenka, ta przyśpiewka na cześć Roberto Firmino, ona jeszcze parę razy na trybunach się pojawi, nie tylko w tym sezonie, ale i w następnych. I zawsze będzie miło na sercu Roberto Firmino, kiedy gdzieś to usłyszy, nawet w trakcie transmisji telewizyjnej. Pamiętacie, jak to leci? Ja nie, dlatego sobie nawet zapisałem. Jest coś, co The Kop chciałoby, abyś wiedział. Najlepszy na świecie nazywa się Bobby Firmino. To nasz numer 9. Podaj mu piłkę, a on zawsze trafi. Zresztą ja nie umiem śpiewać, więc posłuchajcie sami.